Dzień dobry, witamy panie komendorze, witamy u zarania tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. Czym jest niepodległość Anno Domini 2013? Czym jest niepodległość? Niepodległość Anno Domini 2013, teraz tu i dziś w Warszawie dla pana, dla rajdu. Ja śpiewam od lat, ojczyznę wolną, racz nam wrócić panie, niepodległości tutaj nie ma. Rządzą z nami złodzieje i bandyci. A nasza obecność dziś, czy nie jest świadectwem mini demokracji w naszym kraju? No jest, pomimo kłamstw, jakie słyszymy, żyjemy w totalnym kłamstwie, no jest jakaś próba, prawda, pokazanie się, że nas jest więcej tak samo myślących. Ja uważam, zresztą zakłamali nam język polski. Ja nawet u ojca Tadeusza Rydzyka słyszę media lewicowo-liberalne, jakoś tak to nazywają. Oczywiście to nieprawda, bo my ich nobilitujemy, przypisujemy im jakiś zespół poglądów. Lepszych, gorszych, no ale przypisujemy zespół poglądów. Podczas kiedy to są złodzieje, bo z tej strony ich tylko z nami, prawda? Ludzie giną ponadto, więc i bandyci. A liczba młodych ludzi w rajdzie katyńskim, czy to jest nadzieja na przyszłe lata, czy to jest już na dziś nadzieja dla nas? No rajd katyński jest stosunkowo popularny, choć no istnieje zapis cenzury no w tych oficjalnych mediach, to jest to zrozumiałe zupełnie, bo wszystko co polskie, patriotyczne jest im wrogie, ale również w tak zwanych niezależnych mediach, prawda? Oprócz Solidarnych 2010. Oprócz Solidarnych 2010, ale w telewizji Republika, jeżeli można parę słów krytycznych, to ja kiedy powstawała i miałem wielkie nadzieje co do tej telewizji i zadzwoniłem do nich, zapytałem się, czy objęliby patronatem rajd katyński. Tak objęlibyśmy patronatem. No to dobrze. I myśmy wprowadzili na plakat, na folder, na stronę internetową. Oni ze mną zrobili jeden wywiad, który się nigdy nie ukazał. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem, prawda? I w ogóle nie ma śladu. Podobnie jest z tygodnikiem w sieci, który bardzo szanuję i cenię, no ale myśmy zrobili, a oni nic. Przynajmniej ja o tym nie wiem, prawda? Także no takie... Panie Wiktorze, ale nuta optymizmu. Dzisiaj świętujemy radośnie odzyskanie niepodległości, więc w sercach naszych niepodległość jest. Także coś do młodych przesłanie radosne, proszę. Pomimo zgorzknienia. Do młodych... Proszę Państwa, ja myślę, że należy zmienić taktykę. Trzeba wreszcie wziąć pały baseballowe i przepędzić tą hołotę. Jest niedopuszczalne zupełnie, żeby jakiś zboczeniec obrażał krzyż. Obrażał, prawda? I my piszemy petycję, protestujemy. Trzeba pójść tam z kijami bejsbolowymi, na tatce wywieźć panią dyrektor i tego ministra, bo to jego zasługa. A my nadstawiamy drugi policzek, nigdzie tak nie zajdziemy. Także do młodych ludzi zwracam się. Nie pozwólmy się opluwać. Gwałt niech się gwałtem odciska. Pozytywne to jest? Ja tak uważam. No, ja jestem z nazwiska, z ojcowizny, z tradycji, z własnej posiadanej ziemi, góralem. Ale w Warszawie już mieszkam tyle, że niektórzy wujkowie to mi mówią, że już jestem jak ceper. No. Proszę powiedzieć, czym dla pana dzisiaj jest niepodległość? Niepodległość? Znaczy, to jest określenie takie, wolę używać określenia suwerenność. Bo niepodległość jako taka, no, jest tą suwerennością, no nie? Ale zawsze trzeba sobie zdawać, że suwerenność, czyli samodecyzyjność, a mamy to ograniczone i jest to raczej rzecz taka już, która, nie jesteśmy samodecyzyjni przez Unię Europejską, przez inne układy, w których Polska się znalazła. A dlaczego pan dzisiaj tutaj ma zamiar maszerować, jak rozumiem, skoro na zbiórkę się pan stawił? Myślę, że to jest taki rodzaj edukacji publicznej i jako forma pokazania się, policzenia i zarazem spotkania ze znajomymi. A tak dla człowieka, który stoi z boku, jest to edukacja uliczna, ponieważ czegoś takiego w mediach nie mają.
pewne rzeczy są zakłamywane i w dodatku wykręcane w innym kierunku. Przeważnie to, co mamy w mediach, jest realizacją założeń szkoły frankfurckiej, a jako ten marsz, który jest takim właśnie oddolną inicjatywą polską, się nie mieści w ich programie. Ale proszę powiedzieć, to radosne święto, jak widzę po pana twarzy dziś. Uśmiechnięty, no, niezestresowany. No, sympatyczna impreza plenerowa, to dlaczegoż, prawda, humor miałby mi nie dopisywać. Aha. A jakieś życzenia w dniu urodzin, byśmy poprosili? Życzenia w dniu urodzin? A to nie rozumiem, że urodzin... No, niepodległej Polski, tak obchodzimy 95. urodziny w końcu odrodzenia naszej ojczyzny, rozumiemy, tak? To te urodziny. Nie wie pani co, pani mnie na pewno prowokuje tutaj do jakichś tam antyrządowych wypowiedzi. Ale absolutnie nie, życzenia dla... Nie, ja absolutnie... Myślałem, że oswobodzenia tam od Platformy Obywatelskiej. Nie, ja jestem umiarkowany w tej dziedzinie. Myślę, że nie jest źle, oby tak było dalej. Żeby te dziwne lewicowe trendy z zachodu nas nie zalewały, to wystarczy. A co to jest ten znaczek, przepraszam? No nie wiem, to kupiłem. Aha, ale podobał. Ojej, no antykomunistyczny, no to już bez przesady. Komuniści to radykałowie z drugiej, prawda, strony barykady, no to im się przeciwstawiam, ale... Ale bez... nikomu więcej, tak? Nie, no to oczywiście troszeczkę pani spłyca. Przeciwstawiam się trendom lewicowym, anarchistycznym. Tak jak mówię, jestem tradycjonalistą, katolikiem i oby takich ludzi w Polsce było jak najwięcej, ciągle dominują i myślę, że dzięki temu w Polsce się w miarę normalnie żyje i oby tak było dzięki dalej. Dzięki takim świętom się troszeczkę odważają i ujawniają w większej liczbie. No jest to jakiś pretekst, ale trzeba działać na co dzień, nie tylko od święta. To jest po prostu sympatyczna okazja, żeby się spotkać też z kolegami o podobnych poglądach. Czyli Polacy się zjednoczyli. Bo na razie organizacja nie jest zbyt dobra. Żeby wszystko szło ku dobremu. Może żeby więcej osób angażowało się w pracę dla ojczyzny. Żeby więcej osób właśnie obchodziło to, co się dzieje w Polsce. Żeby przełamać jakoś tą bierność. Chcemy po prostu wspierać i promować polskość i patriotyczną postawę. Nie chcemy agitować za żadną stroną polityczną. Jesteśmy tutaj po prostu, żeby uczcić i dać chwałę bohaterom z 1918 roku, z 11 listopada. To wszystko, nic więcej. Bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. No co robimy? Świętujemy niepodległość, prawda? Mamy 11 listopada. Piękna data. Przyszliśmy poświętować, pokazać nasze przywiązanie do ojczyzny. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No mam nadzieję, że się uda w tym roku bez żadnych zakłóceń. Po to też jesteśmy, żeby nic się złego nie działo. A czym dla pana jest niepodległość w 2013 roku? Znaczy... Ciężko... No, mnie ciężko mówić coś o niepodległości. Znaczy, no, rzekomo jesteśmy państwem suwerennym, aczkolwiek jako osoba młoda tego nie odczuwam. Co innego mnie uczono w szkole. I tak wchodząc w dorosły wiek, tak czuję, że odbijam się od szklanego sufitu, że to jednak tak wcale chyba niepodlegli nie jesteśmy. Raz Unia Europejska, dwa inne państwa, no ciężko coś powiedzieć. To by trzeba... Jakoś tak mało w panu optymizmu. Z każdym rokiem coraz mniej, tak powiem. A panowie bardziej zadowoleni z tej rzeczywistości, czy też... Podzielamy opinię kolegi, oczywiście. Podzielamy opinię kolegi także właśnie. No myślę, że za mało suwerenności w naszym państwie, jeżeli chodzi o całe państwo, tak? Jak za mało jest też suwerenności jednostki. No. Tak. Że tutaj na przykład prawo europejskie jest nad naszym prawem państwowym. Gdzie na przykład w Niemczech nie ma takiej sytuacji, tak? A na Węgrzech, gdzie Węgrzy właśnie walczą, żeby mieć też właśnie takie narodowe prawo, mieć swoje, właśnie mieć coś do powiedzenia, no to już cała Unia jest oburzona, tak? No myślę, że fajnie by było, jakby właśnie też Polska w końcu tutaj jakieś władze się zmieniły, tak? To poszło do przodu i też nas by się tutaj czepiali, że walczymy o swoją suwerenność, tak? Że jest komu walczyć wreszcie. Tak, że tutaj z każdym marszem coraz większa nadzieja, myślę, że... Dokładnie. Jak oceniacie szanse młodych ludzi? W Polsce? No chyba rzeczywistość to sama weryfikuje, widać ile... Dla ludzi młodych
dokładnie ile osób wyjechało. A czy jednak to w tej chwili Polska nie jest w tej chwili krajem dla ludzi młodych, tak? Nasi, pokolenie naszych rodziców mogło się dorobić, przede wszystkim ustawą Wilczka, tak? Padła komuna, można było porozwijać biznesy, w tej chwili uregulowano już tak gospodarkę, że młodym jest coraz trudniej się przebić. Przebić się przez zawiłości biurokratyczne, przez to, żeby mieć swoje mieszkanie, też jest coraz trudniej, tak? Kiedyś na mieszkanie pracowało się lat kilka, teraz trzeba brać kredyty po 30 lat. Dlatego, między innymi też dlatego 2 miliony osób wyjechało. Ale pan jest tutaj, na Marszałkowskiej? Jestem tutaj, tu się urodziłem. Byłem 3 miesiące na emigracji, na studiach i bez tego kraju ja nie mogę żyć. Z okazji takiej wielkiej życzenia dla Rzeczpospolitej trwania po wsze czasy. Był kiedyś taki rysunek, na pewno znacie, Andrzeja Mleczki. Jest globus, jest Pan Bóg z takim aniołem obok, tak patrzą na ten globus i patrzą na Europę Środkową. I tak się Bóg zamyślił, tak patrzy i mówi, a Polakom zrobimy numer i umieścimy ich między Rosją a Niemcami. No to ja naszemu państwu Polsce życzę, żebyśmy sobie z tym numerem radzili przez następny 1000 lat i jeszcze następne. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia w tej chwili to zgromadzenie, które dopiero się zaczyna, ale emocje budzi niesamowite. To ja to oceniam bardzo, bardzo pozytywnie ze względu na jedną podstawową rzecz. Jesteśmy tutaj wszyscy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. W studio telewizji Republika mieliśmy przed chwilą niesamowite spotkanie pomiędzy Arturem Zawiszą a Agatą Czarnacką, prawicowym politykiem, a redaktor naczelną portalu Lewica 24, serce rośnie. Jeśli my potrafimy z sobą tak dyskutować pomimo różnic ideologicznych między nami, to już tylko musimy sobie poradzić z tymi gangsterami, którzy Polską rządzą i myślę, że nie będziemy mieli problemów, które ciągle mamy od momentu, kiedy Polska w 89 roku przestała być częścią Układu Warszawskiego, tak to ujmę. Przynajmniej formalnie. No właśnie dlatego nie używam innych sformułowań, tylko no, Układ Warszawski przestał istnieć, nie jesteśmy jego częścią, to się stało wtedy właśnie, a jakiś porządek prawny, międzynarodowy, porządek bezpieczeństwa dopiero się wykuwa i... Tutaj buduje nas przede wszystkim średnia wieku. Oceniamy ją na 21,5. I to jest bardzo dobra wiadomość, ale ja przestrzegałbym przed takim fetyszyzowaniem młodości, bo to nie o to chodzi. Ja myślę, że największy plus tego, co tu się dzieje, to jest to, że to jest sprawa szersza niż pokoleniowa. Tu są wszystkie pokolenia i oby tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie w tych uliczkach, które się tu znajdują, zamaskowanych facetów z kamieniami w ręku, którzy się później okazują funkcjonariuszami policji bijącymi polskich patriotów. Mam nadzieję, że w tym roku tego nie będzie. Trzymam ministra Sienkiewicza za słowo w tej sprawie. Proszę. Dzień dobry. Widzimy całą rodzinę. Tak. Tutaj reprezentacja także w patriotycznym szaliku podobnym. Młoda patriotka. Tak, rośnie. A tutaj tak, mamy jeszcze, proszę powiedzieć, nie boicie się Państwo całą rodziną nie. na Marsz Niepodległości? Nie. Zniechęcali Państwa? Przyznam się jeszcze, że jesteśmy pierwszy raz, ale kiedyś trzeba zacząć, pierwszy raz, tak? Ja 3 lata z rzędu. Nie boimy się. Jesteśmy zawsze na tym marszu, na którym powinniśmy być. A czy uważacie Państwo, że tu jest dostatecznie wielu Polaków? Czy też jeszcze powinni jednak ściągnąć inni, następni, żeby pokazać siłę Jest narodu. Nas dużo, będzie nas jeszcze więcej. Są trudności z dojazdami do Warszawy, już wiemy o tym. W Krakowie policja nie wylegitymowała bardzo dużo osób, nie dopuszczając ich do pociągu. Ekipy z Lublina, które jadą w Garwolinie, są zatrzymywane, wszyscy są spisywani, mandaty są dawane za byle co. Także tak to wygląda. Czyli komuś jednak ten marsz przeszkadza, tak? Nie, tym na górze. Ale właściwie dlaczego? No świętujemy tutaj, jesteśmy młodzi ludzie, rodziny, wielu ludzi po prostu życzliwych w Polsce i tylko to nas łączy. Ja Państwa nie znam, Państwo nie znacie mnie, ale jednak się lubimy, bo tu jesteśmy, prawda? W jakimś jednym celu przyszliśmy, tak? Świętować naszą niepodległość. No moje dziecko będzie od małego wiedział, po której stronie ma stać. No więc właśnie, a życzenia dla Polski i dla młodych? Ojejku. Mama, życzenia. O
Ojejku. Dzieci w Polsce za powiedzmy 10 lat. Żeby było tak, żeby było lepiej i żeby polityka prorodzina była bliżej rodziny, tak? A nie naprzeciwko. Wszystko jest pod górkę tak naprawdę. My jesteśmy o tyle, mamy dobrze, jesteśmy w dobrej sytuacji, tak? Natomiast dzisiaj rodzina 2 plus 2 to jest niemożliwe. Także no chcielibyśmy, żeby było lepiej. Na pewno. Lat temu odzyskaliśmy niepodległość, ewenement na skalę, myślę, światową. Skleić z trzech różnych państw jedno silne państwo, które 2 lata po tak naprawdę stworzeniu pokonało wielkiego najeźdźcę, Armię Czerwoną. Co mogą rekonstruktorzy powiedzieć? Że czują dumni, że są tutaj w tym miejscu teraz. To na pewno. Ja przede wszystkim życzę jedności. Naprawdę jedności w imię niepodległości. Żebyśmy umieli się jednoczyć, a nie dzielić. Tego życzę Polsce. Niepodległość to wolność. Ale my potrzebujemy jedności, żebyśmy się nie dzielili. Żebyśmy razem szli i razem walczyli o niepodległość i razem nią się potrafili cieszyć. Radośnie świętujemy. Idzie ku lepszemu. Z każdym dniem idzie ku lepszemu. Jest nas coraz więcej, zwycięstwo blisko. Tak, aczkolwiek nie do końca jesteśmy radośni, ponieważ nie do końca jesteśmy krajem wolnym i niepodległym. I po to tu też jesteśmy, żeby walczyć o tą niepodległość, bo jest blisko, myślę. Aczkolwiek nie wolno poprzestawać w tej walce, absolutnie. Tak, no to jest istota chyba niepodległości, dowiedzieć się, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia. No bez tego nie mamy niepodległości. To, że się to stało, to świadczy o tym, że tej niepodległości też zabrakło. Tak, myślę, że tak. To, co się stało 10 kwietnia i to, co się stało po 10 kwietnia. W związku z tą sprawą. To jest dowód na to, że nie mamy niepodległości. Co Katowice robią w Warszawie dzisiaj? No Katowice nie tylko dzisiaj, bo już od 3 dni, a dzisiaj no, jesteśmy tak jak duża część Polaków tutaj na Marszu Niepodległości w Warszawie, no bo trzeba tutaj być. Bo tutaj mamy nasze święto narodowe i chcemy po prostu uczcić pamięć tych osób, które walczyły za nasz kraj. I możemy tu być dzięki nim, bo dzisiaj mamy swoje święto. Święto radości? Tak, święto radości, święto dumy, zgodnie z hasłem Bóg, honor, ojczyzna, bo myślę, że dla wszystkich tutaj obecnych jest to bardzo ważne hasło, szczytne i jesteśmy z tego dumni. Solidarni z Wrocławia. Witam, witam. Co robią dziś w Warszawie? Świętują niepodległość. Uważamy, że tutaj należy w Warszawie jednak świętować. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość i Gazeta Polska pojechały do Krakowa. Być może dlatego, żeby uniknąć prowokacji, którą szykował rząd, ewidentnie. My jednak uznaliśmy, że tutaj jest nasze miejsce. A czym jest niepodległość dla wrocławian w roku 2013? Czym jest niepodległość? Tą niepodległość niestety, ale jeszcze należy o nią walczyć. Ta niepodległość, którą mamy, jest niepełna, ponieważ
to, co stało się z naszym prezydentem Kaczyńskim, ten mord polityczny, który miał miejsce, świadczy o tym, że polskie państwo nie funkcjonuje, że nie ma jeszcze tej pełnej niepodległości, jaką byśmy sobie życzyli. Ktoś wyskoczył z bocznej ulicy, w kilku targnęło w czoło marszu i rozruchy były jakieś, no prowokacja ewidentna chyba. Cywile, którzy wtargnęli? Czy... Cywile, którzy po prostu wtargnęli, oni stali, bo myśmy przejeżdżali akurat przy nich, oni stali przy krawędzi jezdni i jak przyszło marsz, nadeszło czoło, to oni wskoczyli. No i tak, i wtedy oczywiście oni stali, policja zresztą stała z boku w tym ekwipunku, który tutaj widzieliśmy, także oni mieli po prostu idealny moment, żeby wejść do akcji. Obóz narodowo-radykalny. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartem, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski.
za twoim przewodem złączył się z narodem.